Drodzy i czcigodni bracia w kapłaństwie, z księdzem kanonikiem kustoszem tego wspaniałego sanktuarium świętego Jana Pawła II Wielkiego, magnificencje, szanowni panowie rektorzy, szanowni panie, panowie profesorzy, nauczyciele akademiccy, droga młodzieży akademicka, wszyscy drodzy memu sercu, siostry i bracia. My bowiem jesteśmy prawdziwie ludem obrzezanym, my, który sprawujemy kult w Duchu Bożym i chlubimy się w Chrystusie Jezusie. Tak pisał święty Paweł z więzienia do wiernych zamieszkujących miasto Filipi, do tej gminy chrześcijańskiej, którą założył i z którą utrzymywał szczególnie serdeczne relacje. My jesteśmy ludem Bożym. A on przecież od tego ludu wydawałoby się oddzielony, w więzieniu, niepewny wyroku, jaki zapadnie. Zaniepokojony zapewne tym, czy będzie to wyrok śmierci, czy uwolnienie. A mimo tych przeszkód, mimo tych, wydawałoby się, wielkich murów oddzielających go od reszty, mówi: my jesteśmy Bożym ludem. Jak wiemy, drodzy siostry i bracia, święty Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał swoją jedność i tożsamość z własną ojczyzną. I moglibyśmy tutaj przytaczać wiele na to przykładów i wspaniałych jego sformułowań. Jednakże pośród tych wielu jest jedno, do którego trzeba ciągle nawracać. Mimo że homilia, którą wygłosił w Gnieźnie podczas swojej pierwszej pielgrzymki w uroczystość zesłania Ducha Świętego 3 czerwca 1979 roku, jakby zeszła w cień wobec słów częstokroć przytaczanych, papieskich słów z Placu Zwycięstwa w Warszawie. A mówił wtedy Jan Paweł II tak. Tak będzie śpiewał wraz z wami, umiłowani rodacy, ten papież, krew z waszej krwi i kość z waszej kości. Szczególna jedność. Jedność i tożsamość wskazująca na ten sam naród, a jednocześnie przemijanie pokoleń. Kiedy użył tego sformułowania, nie ulega wątpliwości. Słyszał w nim echo radosnego okrzyku Adama na widok stworzonej dopiero co przez Pana Boga Ewy. Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Słowa mówiące o jedności, tożsamości nas wszystkich w tym samym człowieczeństwie, mimo że różnych płcią i różnych także poprzez to, że każdy z nas cieszy się swoją osobistą godnością. Czy sformułowaniu tym słyszał echo katechezy chrzcielnej, którą przed wiekami wygłosił święty Jan Złotousty,
Jan Chryzostom, kiedy mówił: Święty Paweł powiedział, jesteśmy z Jego ciała i z Jego kości, a ma on tu na myśli bok Chrystusa, albowiem jak z boku Adama Bóg stworzył kobietę, tak też Chrystus dał nam ze swego boku wodę i krew, z których utworzył Kościół. Być może znał papież nasz tę wspaniałą katechezę patriarchy Konstantynopola. Katechezę, gdzie jest mowa o jedności i tożsamości wszystkich tych, którzy zostali zrodzeni w Kościele. Dzięki temu, że z przebitego boku Chrystusowego wypłynęły woda i krew, symbole sakramentów, chrztu i Eucharystii. Nie wiemy, czy znał słynną wypowiedź świętego już kardynała Johna Henry'ego Newmana, który użył tego sformułowania, mówiąc o szczególnej jedności, jaka jest w Kościele między kapłanami a świeckimi. Jedności mającej fundament w tym samym dotkniętym grzechem człowieczeństwie. Kardynał Newman mówił bowiem: głosicielami Ewangelii Bóg ustanowił nie istoty obcego pochodzenia o jakiejś bliżej nieznanej naturze, ale waszych braci, krew z waszej krwi i kość z kości waszych. I nie wiemy też, czy papież znał wypowiedzi dosłownie tak brzmiące, jak on je wypowiedział w Gnieźnie, wypowiedzi najpierw Józefa Piłsudskiego w 1895 roku, kiedy mówił o swojej partii socjalistycznej, że jest właśnie kością z waszych kości i krwią z waszej krwi. I czy znał innego z ojców polskiej niepodległości? Wojciecha Korfantego, który dokładnie tych samych słów użył w swoim orędziu z 3 maja 1921 roku, kiedy wzywał lud śląski do trzeciego powstania. Tak czy inaczej, w tym sformułowaniu widzimy jakby poczwórne wyrażenie tożsamości, jedności i ciągłości. Tożsamości w człowieczeństwie, kiedy wsłuchujemy się w okrzyk Adama. Tożsamości w tym samym ludzie Bożym, zrodzonym z przebitego boku Chrystusowego. Tożsamości między kapłanami, głosicielami Ewangelii, a ludem Bożym, do którego ci z natury słabi, ale z drugiej strony umocnieni przez Boga, kierują słowo zbawienia. I na koniec tożsamość tego samego zatroskania o ojczyznę i poczucie, że ta krew naszych przodków, która została wlana na rzecz Rzeczypospolitej, wzywa kolejne pokolenia Polaków, by były wierne i by były gotowe do podobnych, a być może jeszcze większych zmagań. Kiedy w 1974 roku pisał słynny poemat Myśląc ojczyzna,
Kardynał Karol Wojtyła zwracał na ruch o dwóch wektorach. Z ojczyzny bowiem wyłaniał się to ruch ku górze, a jednocześnie w nią się zakorzeniał ruch ku dołowi. I dzięki temu podwójnemu nakierowaniu i ku górze, i ku dołowi mógł się poprzez tę ojczyznę wyrażać. A wyrażał się i utożsamiał z ojczyzną, myśląc o języku, o tej samej ziemi, o tworzonej ponad 1000 lat historii, niekiedy trudnej, nabrzmiałej cierpieniami i zmaganiami, historii, która łączy kolejne pokolenia Polaków w umiłowaniu tej samej wolności. Mówił o odpowiedzialności za tworzenie i pomnażanie wspólnego dobra i o konieczności tej samej postawy czuwania. To wszystko składało się dla niego na rozumienie ojczyzny. Ale jednocześnie te elementy, które pojawiały się w jego poemacie, elementy odnoszące się i do przeszłości, i do teraźniejszości, stanowiły fundament, by iść naprzód, by wybiegać naprzód. I stąd zakończenie tego poematu: ucząc się nowej nadziei, idziemy poprzez ten czas ku ziemi nowej. I nie chodziło tu o jakąś nową wersję determinizmu historycznego, o jakąś świetlane jutro ogłoszone przez panujący wtedy w Polsce system marksistowski. Ale mówiąc o nadziei, o ziemi nowej, patrzył na ojczyznę w perspektywie Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał i zwyciężył, w perspektywie paschalnej. Podobne myśli pojawiły się także we wspomnianej przeze mnie homilii z Gniezna z 3 czerwca 1979 roku, kiedy mówiąc o głównym szlaku naszych duchowych dziejów, dziejów Polski, które są dla niego zarazem jednym z głównych szlaków duchowych dziejów całej Słowiańszczyzny, a także jednym z głównych szlaków duchowych dziejów Europy. Szczególna synteza Polski, Słowiańszczyzny, Europy. Mówił: pójdziemy razem tą drogą naszych dziejów. Od Gniezna i Poznania, gdzie ponad 1000 lat temu zaczęły się dzieje chrześcijaństwa w Polsce. Na Jasną Górę, w stronę Wawelu, w stronę świętego Stanisława. Pójdziemy ku przeszłości. Nie pójdziemy jednak w przeszłość. Pójdziemy ku przyszłości. I dlatego wezwanie: weźmijcie Ducha Świętego. Zwrot nie ku przeszłości, ale w przyszłość. W przyszłość, którą wyznacza sobą Jezus Chrystus. I dlatego raz jeszcze w tym kontekście
tak głęboko wybrzmiewa to, co pisał z więzienia święty Paweł do Filipian. Nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Pana, mojego Zbawiciela. I tą drogą szedł Karol Wojtyła, ksiądz, profesor, biskup, arcybiskup, kardynał, a potem Jan Paweł II. Najwyższa wartość poznania Jezusa Chrystusa, wobec którego poznania wszelkie inne jest prawdziwie bez znaczenia. I myśląc o tych słowach świętego Pawła i w te słowa wpisując sylwetkę Jana Pawła II, rozumiemy to wielorakie poznanie, które stało się jego udziałem, poznanie, które zgłębiał aż po ostatnie swoje dni. Poprzez studium teologii i poprzez swoje pierwsze prace poświęcone świętemu Janowi od Krzyża. Swoje poznanie Chrystusa poprzez modlitwę, adorację, Eucharystię, różaniec. Swoje poznawanie Boga poprzez włączenie się w Jego dzieło stwarzania, w Jego pracę, która jest kontynuowaniem tego, co zaczęło się w chwilach stworzenia. Jan Paweł II, wiemy, był tytanem pracy. Ale z tą pracą i z tą modlitwą i z tym studium, które tworzyły jego osobowość, zwłaszcza tutaj w Krakowie, złączyło się później cierpienie. Począwszy od 13 maja 1981 roku i zamachu na jego życie. A potem kolejne choroby, kolejne pobyty w poliklinice Gemelli. Kolejne cierpienia, które przyjmował z wielką pokorą, ale właśnie w duchu świętego Pawła, zdając sobie sprawę, że także on może to, co dla niego trudne, co związane z cierpieniem i wyrzeczeniem, łączyć z tym, czego niejako nie dostaje cierpieniom Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. I stąd to Jego poznawanie Chrystusa coraz bardziej wzruszające i przejmujące poprzez krzyż. Aż potem krzyż z Jego ostatniego Wielkiego Piątku, kiedy nie mogąc brać udziału w drodze krzyżowej przy Koloseum, wsłuchiwał się w to, co się tam działo. A kiedy zbliżały się już ostatnie stacje drogi krzyżowej, o krzyż poprosił i o krzyż się, i w ten krzyż się wtulał. Arturo Mary, który uwiecznił właśnie ten moment, wielokrotnie mówił: to najwspanialsze zdjęcie, które mu zrobiłem. Najwspanialsze, bo go najlepiej wyraża. I na koniec poznawanie Chrystusa w tajemnicy Jego miłosierdzia, która niesie nadzieję mimo świadomości grzechów, upadków, strat. To posłanie niósł światu, głosząc prawdę o Chrystusie
miłosiernym, objawiającym się siostrze Faustynie Kowalskiej. To przesłanie, które dotarło do całego świata i które także dzisiaj, w tych trudnych momentach, jakie przeżywa cały świat, jest dla tego świata nadzieją i pociechą. Raz jeszcze wracamy do słów świętego Pawła. My bowiem jesteśmy prawdziwie ludem obrzezanym, my, którzy sprawujemy kult w Duchu Bożym i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a nie pokładamy ufności w ciele. Bo nie chodzi o to obrzezanie, którym chlubili się Żydzi i którzy w tym widzieli gwarancję dla swego ocalenia w oczach Bożych. Tu chodziło o obrzezanie duchowe, o związanie się z ranami Chrystusa, w których jedynie jest zbawienie. Z tymi ranami, z których wypłynęła krew i woda i które są nieustannie przeżywane i ponawiane w Najświętszej Eucharystii, która w ten sposób staje się kultem samego Boga, tym, co nas jednoczy, tym, co sprawia, że jesteśmy prawdziwie Bożym ludem, tym, co daje nam moc na dzisiaj, na jutro, na wieczność. Poznawał Chrystusa. Uczy nas tego poznawania. Uczy, abyśmy my w pokorze tę lekcję nauczania o Chrystusie przekazywali kolejnym pokoleniom i w ten sposób wpisywali się w ten przedziwny ciąg pokoleń, które tak pięknie wyrażają słowa: krew z waszej krwi, kość z waszej kości, ciało z waszego ciała. Amen.